Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Far Cry'a trójki. Jest to ostatni filmik, w którym się z wami witam. Teraz będzie tak, że będę się z wami witał tylko w pierwszym odcinku jakiejś tam serii. I mam nadzieję, że to będzie jakoś fajnie wyglądać, a nie tak jakąś głupę. A więc no, zacznijmy grać. Weźmy sobie kolejną misję. Uziemiony, więc misja uziemiony. My jesteśmy tutaj, dość daleko. Ale skorzystamy z teleporta i zaraz się znajdziemy na miejscu. Muszę sobie mikrofon poprawię. Sorry za szumy jakieś, jakby były. Dobra. Tu jest gdzieś furtka. Chociaż lepiej by było po drugiej stronie. Gdzie jest metr 200? To trochę tak... Dobra. Bierzemy autko, no nie będziemy się pierdykać. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Far Cry'a trójki. Jest to ostatni filmik, w którym się z wami witam. Teraz będzie tak, że będę się z wami witał tylko w pierwszym odcinku jakiejś tam serii. I mam I'll take a look. Zobaczmy, co tam się stanęło. Wrak samolotu. No, może komuś jeszcze pomożemy. No, to niedaleko wcale tak dalej. A co ja mam wziąć to? Czemu? No dobra, mówicie, że mi to wziął. No, aha, dobra. Jak tam nic nie ma chyba. A jest, tu patrzcie. To jest to? Tak. Taki hardkorowe lądowanie. Dobra. Ten samolot przecież tutaj już trochę leży, skoro on taki ten. Ten samolot to tutaj jest zardzewiały. Patrzcie, jaki to jest wrak. Ci ludzie tu się musieli rozbić jakieś 30 lat temu, a nie... A nie wczoraj. No, podnieś. Czekaj, tu haści zabierzemy. Nie patrzcie dobrze. No ci tu hajs kradnę.
Dobra. Hi. What are you doing here? I was just about to make dinner. An old woman in the village was raving about a wrecked plane. Anyway, I'm sorry for bothering you. This plane crashed 10 years ago, crushed a house. You can see a few remains outside. Thanks. You were in the village nearby? Yeah, why? Eh? Oh, nothing. Only that there's no old woman who lives there. What the fuck? Jak nie żyjesz, staruszka? What the fuck? Ale dobrze mówiłem, że ten samolot spadł tu już jakiś czas temu. Swoją drogą, patrzcie, to jest kokpit. Kokpit samolotu, no. Nieźle. Jaka staruszka, to się pyta, jaka staruszka, lol. No niezły przypał, dobra. Jako iż to nie zabrało nam dużo czasu. Stacja i warsztat gdzieś tam. Przejmiemy sobie to. I na tym zakończymy. Będziemy się widzieć w kolejnym odcinku. Gdzie jest wyjście tu? Dobra. Portfel pełny. Ja nie mogę. Ja nie mam co kupywać już, no co, przecież prawie wszystko kupiłem w tej grze już. Jak tu wyjść, tędy, dobra. Mogę tylko ammo sobie kupywać, bo nie mam za dużo. Biegniemy tam, bo to nie mam samochodu nigdzie, to biegniemy. Gdzieś tutaj ktoś jeździ. Dobrze było wejść na tą górkę, nie? Go, 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 go. Kurde, tylko nie te. Kurde, dwóch tych grubych. I oboje stoją przy tym, kurde. Przy tych, no. Może najpierw byśmy ściągnęli snajpera. O, jest szansa. Gdzie mam... Krabin, dobra. Patrzy się tu, idiota. Dobra. Kopnęli się? Chyba nie. Dobra. Tam jest drugi, ale tam stoi też ziomut. O! Jeszcze jeden tutaj, pan. Dobra, wszyscy tu mniej więcej poszli. Psa jeszcze mają? Nie, chyba nie. Kurde, teraz zobaczę, jak go zdejmę, nie? No tam, patrzcie, dwóch się... A nie. Patrzcie, co zrobię. Patrzcie. Robię najpierw tak, o. Fuck. Idą te śmiecie tu. Sztyf. Dobra, idźcie sobie, panowie. Czy ja coś zrobiłem, czy w ogóle co się stało? Mam z tumikiem ten karabin?
Tak. Skąd wiesz, że Jason od razu? Jason. Od razu Jason, wszystko Jason. Dobra, obrócili się tam. Strzał w głowę 50. Nikt się nie skapował. Mógłby zmienić pozycję, nie? Oj, 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 nie widzicie nic. Ci się nie skapowali też? Ach, ty mi będzie problem. Jakby ten... Dobra. Tego tak nie załatwię. Załatwiłem go! 250 za niego jest? O lol! O! 250 za ten, za heada jego. Pięknie, nie no. To było też ładne. To było też ładne. Pozbieramy tylko ich itemy. Zobaczymy, czy coś mieli fajnego. A, przedmioty tylko biorę, dobra. Do tego nawet nie mogę, ten. No, żeż ty. Dlatego tego. Kurde to. Zapomniałem, że to nie są jakieś Dying Lighty. Ulo, nawet po nim nie zostały, dobra. Łopu! Dobra. Mam nadzieję, że wam się podobało, tak jak zwykle. Nie zapomnijcie ocenić pozytywnie tego filmiku. I do następnego razu, siemanko.